Już po raz ósmy spotykamy się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Takie tematy jak innowacyjność gospodarki czy dostawy pewne energii, możliwie taniej, były zawsze obecne na kongresie. Ta innowacyjność będzie wyrażana przez wielką inwazję startupów. To bardzo optymistyczna wiadomość spodziewamy się wielu takich właśnie młodych, małych firm. Liczymy na tych młodych ludzi. Wiemy także, że elementy związane z budową silnego europejskiego przemysłu będą tutaj obecne, bo Europa bardzo tego potrzebuje, ale jeszcze bardziej dzisiaj potrzebne jest spojrzenie nieco z lotu ptaka na to, co się dzieje na naszym kontynencie, a może nawet Spojrzenie z kosmosu na to, co się dzieje na naszej planecie, dlatego, że stoimy przed wielkimi zagrożeniami. Tu, w Europie, je czujemy: agresywna postawa Rosji, migracje, ogromna liczba uchodźców, które setkami tysięcy pukają do naszego kontynentu, tu problemy z Grecją i strefą euro ciągle jeszcze nierozwiązane i możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To są wszystkie. Wszystko takie realne zagrożenia. To jest ważne, żebyśmy tak spojrzeli na nasz kontynent, na Polskę, żebyśmy zadali podstawowe pytania, w jaki sposób ograniczyć te złe tendencje w demokracji, która przecież nie zawsze przynosi dobre skutki. A pamiętamy z historii, że kiedyś zakończyła się także na przykład faszyzmem. W jaki sposób ograniczyć taką bardzo niezdrową, Agresywną ekspansję koncernów przemysłowych, które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za świat, które, które pozostawiają w zdemolowanym stanie w Afryce, w Południowej Ameryce. W jaki sposób nasze rozmijające się ogromne możliwości techniczne mogłyby nam zagrozić? Bo wiadomo, że terroryści równie łatwo używają internetu telefonów komórkowych, jak wszyscy obywatele. Jaka więc będzie przyszłość gospodarki w tak bardzo nieustabilizowanym świecie? W jaki sposób stworzyć pewne bezpieczne granice, dobre warunki rozwoju, które przecież zależą od tego, jak my wszyscy działamy w skali globalnej. W jaki sposób zachowujemy się względem siebie? Czy jesteśmy otwarci? Czy wystarczająco rozmawiamy ze sobą? to są dzisiaj wielkie pytania, które mają znaczenie również gospodarcze. A więc takie pytanie dzisiaj też stawiamy przed Kongresem i będziemy je stawiać na Kongresie. Po raz pierwszy aż tak w wielkim wymiarze.